grzeczna w tym roku? Bardzo. Na pewno? Tak, bardzo grzeczna. Napisałaś już list do Świętego Mikołaja? Tak. Na dole napisałam już, w domu napisałam. To ile tych listów razem będzie? Tak, to może dwa. Okej, okay, a co chciałabyś dostać? Tak, to na teraz to ja nie wiem, bo musiała przeczytać list. Kolejny list. No dobra, trzymam kciuki, żebyś dostała wszystko, co tam napisałaś, tak? Kornelia, która z dzisiejszych atrakcji tutaj w domu Mikołaja najbardziej ci się podobała? Najbardziej mi się podobała, jak się robi ten Mikołaja ze szpilków. Czyli pracownia makramy. Tak, już robię drugiego. Bardzo się cieszymy, że nasze elfy sprostały wymaganiom lokalnych dzieci. A czy napisałaś już list do Świętego Mikołaja? Tak. I myślisz, że dostaniesz to, o co poprosiłaś? Myślę, że tak. Trzymam zatem kciuki. Do zobaczenia. Alicja, widzę, że masz odznakę grzeczne dziecko. Jak ją zdobyłaś? Poszłam do Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj naprawdę wie wszystko o naszych dzieciach. A czy robiłaś już mydełka? Tak. I jak było? Opowiedz nam. Cudownie. Jaki zapach wybrałaś? Wybrałam zapach różowy. Na pewno jest pachnące i przepiękne. Mam nadzieję, że Mikołaj przyniesie wszystko to, o co poprosiłaś. A ja wiem, że Alicja napisała w swoim liście coś naprawdę magicznego. Trzymamy kciuki, żeby się to wszystko spełniło. Jak podoba ci się w Polsce? Super jest, fajne są dzieci. Tak, i co jeszcze? No, grzeczne, Mikołaju? Tak, Mikołaj kiwa głową, że są grzeczne dzieci w Polsce. A czy przywieźliście dla nich cukierki? Tak, dużo cukierków, cały worek cukierków. Jest ze mną pani Mikołajowa, czyli żona Świętego Mikołaja. Pani Mikołajowo, jaki jest Mikołaj w domu? Zazwyczaj grzeczny, dobrze gotuje, jednakże w nocy chrapie. I spać mi nie daje. Nie daje spać Mikołajowej, no kurczę ten Mikołaj. No ale musi mieć jakieś wady. A jak długo zajęła wam podróż z Laponii tutaj do nas, do Białej Piskiej? Szczerze mówiąc, to przespałam całą podróż, musiałam odespać. No tak, jak Mikołaj spać nie daje, to faktycznie Mikołajowo to się by zgadzało. A czym do nas przyjechaliście? Saniami z reniferami, czy może tak nowocześnie, samolotem? Reniferami. Reniferami. A który renifer jest ulubionym reniferem Mikołajowej? Rudolf, oczywiście. Rudolf, oczywiście. Inne mogłyby się czuć poszkodowane. A czym karmicie swoje renifery? Przężytem i płatkami jaglanymi. Fit renifery. Czy to jest taka celowa dieta wegetariańska? Owszem, mąż je to samo. To całkiem nieźle wygląda, jak na te płatki jaglane, jęczmienne i takie tam... Przytyło mu się chyba. Nie, tak tylko wygląda. A czy Mikołajowa to była grzeczna w tym roku? Jak co roku. Tajemnicza. To jeszcze pytanie o elfy. Jak wiele elfów zatrudniacie w swojej fabryce zabawek? Cały czas mamy zmiany kadrowe, więc nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Czy Święty Mikołaj umie tańczyć? Jedynie wolne kawałki na naszym weselu. A dawno było to wesele? No, dawno. To jeszcze nie mogę nie zapytać o to. Czy Mikołaj na swoim weselu był ubrany w czerwony płaszcz? Nie, w garnitur.